Polska. Centrum miasta w zasadzie. Słupsk. Rzeka Słupia. Rzeka, nad którą od lat trwają prace nad zwiększeniem populacji oraz ichtiologiczną i biologiczną kontrolą ryb łososiowatych, troci wędrownej i łososia. Sztab naukowców z Instytutu Rybacka Śródlądowego, z Państwowej Akademii Nauk prowadzą szereg badań genetycznych, zdrowotnych czy potwierdzających skuteczność ich wędrówek. Wraz z pasjonatami z okręgu PZW chcą, żeby ta rzeka była numerem jeden rzek łososiowatych w Polsce. A oto skuteczna przepławka, którą się opiekuje zarząd okręgu w Słupsku oraz parki krajobrazowe Dolina Słupi. Jesteśmy w idealnym momencie, bo jest spuszczona woda i będzie można zobaczyć poszczególne komory, w których odpoczywają ryby. One mają bardzo duże znaczenie. Z tego też miejsca są selekcjonowane ryby dotarła, żeby pomóc w zwiększeniu ich populacji. Możecie mogli się to zobaczyć na poprzednich odcinkach. A woda spuszczana jest po to, żeby wyciągnąć skaner, który rejestruje wędrówki wszystkich ryb. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Jest z nami Marcin. Przedstaw się proszę, proszę. Marcin Miller, Park Krajobrazowy Dolina Słupi, należący do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Jest utopiony od 2006 roku, więc ma swoje lata. Tak. Ten jest od 2006? Tak. Ale powiedz, co to jest, Marcinie, najpierw. Co to jest? Jest to skaner do monitoringu wędrówek ryb i nie tylko ryb, bo zapisują się też wydry, bobry przez słupskie przepławki. Ten skaner pozwala nam policzyć dokładnie, ile sztuk dużych ryb, czyli głównie troci, bo one nas najbardziej interesują, migruje przez słupskie przepławki, zapisuje dokładną datę ich przejścia, wielkość ryby, nagrywa również film, krótki film pozwalający ocenić gatunek przechodzących ryb. Także no rzecz bezcenna, bo mamy pełne dane, ponieważ ryby powyżej Słupska, natarliska, między innymi w naszym parku, mogą wędrować tylko przez przepławki, więc mamy co do sztuki policzone ilości ryb przepływające Słupsk i płynące dalej Słupią, natarliska w parku krajobrazowym. Od jakiego czasu się tym zajmujesz? Te skanery były kupione w ramach dużego projektu realizowanego przez nasz park, czyli projekt nazywał się Ochrona Naturalnego Tarła Łososia Atlantyckiego i Troci Wędrownej w Dorzeczu Słupi. On był realizowany w latach 2005-2007, a skanery są tutaj zamontowane od 2006 roku. I nieprzerwanie od tego czasu pracują. I co, teraz go podnosicie, żeby... Teraz go podnosimy, ponieważ mamy właśnie małą awarię techniczną, to znaczy przestał zapisywać wędrujące ryby. W związku z tym, żeśmy go zresetowali, wyłączyli od prądu i za chwilę będziemy sprawdzać, czy zaskoczy. No, sprzęt ma już swoje lata, także pewne awarie z tym, zwłaszcza tym jednym skanerem, bo drugi chodzący w drugiej przepławce działa bez problemu. Będziemy za chwilę sprawdzali, czy zaskoczył, a do tego sprawdzenia wykorzystamy taką sylwetkę troci, którą mamy na kiju, przepuścimy ją. Jeżeli zacznie ją zapisywać, to znaczy, że wszystko z nim ok. No ciekawe jest też to, jakie gatunki ryb migrują. Okazuje się, skanery były zakupione głównie do monitoringu wędrówek łososi i troci, natomiast widać cykliczność tych wędrówek ryb. Wiosną, wczesną wiosną migrują spore ilości sztupaków, lipieni,
od maja to są bardzo duże ilości karpiowatych, niepoliczalne, dziesiątki tysięcy tych ryb przez skanery wędruje. No i widać, że przepławki są potrzebne nie tylko do tych tak zwanych ryb dwuśrodowiskowych, czyli wędrownych, ale również do każdej ryby, bo każda ryba okresowo w rzece się przemieszcza, czy na zimowiska, czy na zerowiska, tak. Także właściwie każda budowla hydrotechniczna stanowiąca barierę na rzece powinna być zaopatrzona w przepławkę. To na to wskazują te nasze dane. No i on jest ustawiony tutaj, zobaczcie, tam jest zapora, tamtędy ryba dobra, się dostaje. Dobra, możemy opuszczać Dima powoli. Tam się oparczy, nie? Przechodzi przez poszczególne teraz? Komory, w no których dobra, może w odpocząć. No i chcąc przejść do głównej rzeki, przechodzi przez, zobaczcie, taki skaner. Dobrze, ja jest teraz muszę urządzeń. Zresetować go. Chyba, że zresetujesz Dima, wiesz jak? Tam raz. Tak. Tak, tylko przy wyłączonym skanerze. Trzeba go. On tak jest wygląda. Chyba wyłączony. Zresetuj, jak będzie tam na zero, to zaraz. A on ma jeszcze lampę UV do antybakteryjną? Też? Nie, 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 nie. To są lampy, które pozwalają, tak jak wspominałem, te skanery nagrywają też krótkie filmy, pozwalające zidentyfikować wędrujące ryby. No i w nocy, żebyśmy mogli ocenić, no tak. Co przechodzi, żeby te filmy były wyraźne. Po to są te lampy. To macie światło podczerwieni, tak? Czy to jest? Nie, to jest normalne światło. Generalnie najważniejszym elementem tego skanera są te płyty, które tutaj umiejscowione, które zawierają dwa rzędy diod na podczerwień. Wszystko, co między nimi. Tu jest podczerwień, okej. Wszystko, co między nimi przepłynie, włącza skaner i uruchamia kamerę. Okej. Także w ten sposób. Taka duża fotopułapka rybia. Taka duża fotopułapka ryba. Natomiast te kraty w przepławce są po to, żeby nakierować duże ryby do skanera, bo gdyby go omijały, no to nie byłyby monitorowane. Tak. Więc każda większa ryba przechodzi wzdłuż tych krat do otworu. I ten otwór wprowadza ją w skaner. Nie ma możliwości ominięcia skanera. No i przepływa przez skaner, żeby przepływa trafić przez skaner i trafi, do rzeki. Tak jest, na górną wodę i stąd może 20 parę kilometrów wędrować do następnej bariery hydrotechnicznej, do elektrowni wodnej w Krzyni, która niestety na słupi definitywnie zamyka wędrówkę tych ryb w górę do rzecza. Także dostępne jest około 55 km z 138 km rzeki. No to co, jeżeli ryba się tam wytarła i chce tam trafić z powrotem na swoje tarlisko, to co, nie przejdzie? Czy złoży ikrę wcześniej? No niestety historyczne tarliska są odcięte i dopóki przy tych dużych elektrowniach nie powstaną przepławki, czyli myślę tutaj o elektrowni w Krzyni, następna duża elektrownia w Konradowie, przynajmniej te dwie duże elektrownie, tam są piętrzenia odpowiednio około 8 metrów i 14 metrów, więc dopóki tam nie zostaną wybudowane przepławki, to całe historyczne tarliska, łososi i troci w dorzeczu Słupi będą dla nich odcięte. No to tam, gdzie są największe inwestycje, to nie ma tego grosza na to, żeby pomóc? No niestety, niestety tak to wygląda. W tym roku miała być gotowa przepławka na największym dopływie rzeki Słupi, rzece Skotawie, gdzie elektrownia wodna znajduje się 900 metrów od ujścia rzeki do Słupi. Natomiast sama rzeka ma 44 km długości. Powyżej, na barierach hydrotechnicznych, powyżej tej elektrowni w Skarszewie Dolnym są zbudowane skuteczne przepławki. Natomiast przy samym ujściu jest bariera, która uniemożliwia rybom wędrówkę w górę. Także no, sytuacja na Słupi, jeżeli chodzi o dostępność do tarlisk, jest bardzo zła. Ryby wykorzystują tarliska w dolnych fragmentach rzek, tak jak widać, trą się nawet w samym mieście. No właśnie, no w ale tutaj trzeba pamiętać, że tutaj rzeka ma już mały spadek. Gniazda są podatne na zapiaszczanie, w związku z tym to tarło jest mało skuteczne. Natomiast tam, gdzie rzeka ma duże spadki, gdzie właściwie są naturalne tarliska, nie trzeba sypać żadnego żwiru do rzeki, wszystko jest gotowe jakby do przyjęcia ryb, niestety te ryby nie mogą dopłynąć z powodu barier. Dlatego też są odławiane i dobrze, że wylęgarnia funkcjonuje i da chociaż tak, tą młodzież. Natomiast trzeba pamiętać, że sztuczne tarło nie załatwi wszystkich problemów. Najlepiej udrożyć. No my jako jednostka zajmująca się ochroną przyrody
preferujemy, i to od zawsze, naturalne tarło tych ryb, dzikie tarło, tak, gdzie są i odpowiednie proporcje, prawda, i przeżywalność jest być może niższa, ale za to przeżywają te najbardziej przystosowane do środowiska, najlepsze sztuki. Genetyka wybierze. I one później, właśnie, tu chodzi właśnie o selekcję genetyczną, tak jest. Pięknie. Dobrze, dobra. No dobrze, że jesteś. Widziałeś, Seba, już skaner? Tak. Pokazywał ci go Marcin Miller. Akurat jest czyszczony. Pod spodem, tak? Pod spodem mamy tutaj ten skaner widoczny, może z tej strony fajnie. Który nie dość, że zapisuje i zlicza ryby płynące w górę, to jeszcze dodatkowo nagrywa krótkie 5-10-sekundowe filmy. Przypominamy, że on jest na końcu tej właśnie przepławki, którą widzieliście z góry, i tam ryba sobie dalej, może wczoraj też tutaj wypuszczaliśmy właśnie w tym miejscu tarlaki, i dalej sobie właśnie już płynie. Powyżej Słupska. Tak jest. No i faktycznie może też trafić tam również do tego kanału. Tak, tak. I dalej nie mieć możliwości przejść. Tylko, że taka ryba płynąca w górę, zdrowa ryba, no to nie, nas myśli, jeszcze poradzi. Nie myśli o wracaniu do kanału, tylko płynie jak najwyżej do dopływu w słup i na górnosłupie. Ale wracając do tego skanera, nagrywają się krótkie filmy, no i jakby skaner zlicza te wszystkie ryby przepływające. I tutaj w takim kontenerku mieszkalnym, w którym sezonowo na czas odłowu tarlaków, troci pracują pracownicy, rybacy, którzy je łowią i jakby doglądają. I to, co się nagrywa na tym skanerze, tu sobie możesz podejrzeć. Tu możemy podejrzeć, widzimy ilość ryb, wszystko zapisuje się w plikach i oglądamy sobie ryby.